będziemy kowalami swojego losu. Siemanko, moi drodzy. Kolejny poradnik ze skrzyni Norn, przed którą stoję. Oczywiście w grze God of War Ragnarok. Już wam pokazuję, gdzie jesteśmy. To miejsce nazywa się Smocza Plaża. Znajduje się niedaleko miasta Nidavellir. Tutaj wypływam na to jezioro. No i kierujemy się tutaj na Smoczą Plażę. Ja stoję tutaj Kratosem i mamy naszą skrzynię. Aby ją otworzyć, musimy znaleźć oczywiście trzy pieczęcie, które są tutaj ukryte. Jedna jest tutaj. I jej chyba tak nie dosięgniemy. Więc będzie trzeba strzelić przez wodę. Okej, to jest pierwsza. Druga jest tutaj, jak sobie zobaczycie. Jestem ciekawy, czy można ten płot rozwalić. Chyba nie trafiłem. Dobra, to jest w każdym razie druga pieczęć. Ją, żeby trafić. Chyba tak nie damy rady. No właśnie, ale jest sposób. Można zrobić to od tej strony. Mamy drugą. I trzecia pieczęć jest tutaj. Ładnie ukryta. Okej, skrzynię Norn mamy otwartą. Zobaczmy, co w niej się kryje. No i proszę, jabłko Idun. Dobra, zwiększyliśmy sobie dzięki temu znowu pasek życia. Dobra, mam nadzieję, że poradnik był pomocny. Pamiętajcie o łapce w górze, subskrypcji, dzwoneczku, żeby śledzić jak i serię z God of War'a, tak i moje poradniki do tej gry. Ja uciekam, z mojej strony to wszystko, trzymajcie się, hej!